Cześć, ja nazywam się Justyna Markowicz, a to jest podcast Zrównoważony Biznes. To miejsce dla przedsiębiorców, wizjonerów i innowatorów, którzy chcą zmienić świat biznesu na bardziej zrównoważony. Jeżeli bliski sercu jest Ci model firmy, tworzącej wartość dla środowiska i społeczeństwa, to jest to miejsce dla Ciebie. Hej, ten odcinek jest turbodawką wiedzy dla osób, które chcą poznać założenia gospodarki obiegu zamkniętego, chcą wiedzieć, jakie korzyści niesie wdrażanie tych rozwiązań, czym charakteryzuje się linearny model gospodarki versus właśnie cyrkularny model gospodarki. Jak możemy porównać model zrównoważonego rozwoju do modelu gospodarki obiegu zamkniętego i kim jest inicjatorka tego całego konceptu i zamieszania? W tym odcinku znajdziecie bardzo dużo ciekawych inspiracji firm z całego świata, które właśnie wdrażają rozwiązania cyrkularne. Linki do nich znajdziecie w notatkach do odcinka. Mój dzisiejszy gość to entuzjastka i edukatorka w obszarze zrównoważonego biznesu i rozwoju, Agata Mirn-Sienkiewicz, założycielka firmy Next Good Thing, promującej wdrażanie modelu gospodarki obiegu zamkniętego z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy. Agata ukończyła kurs na temat Circular Economy TU Delft we współpracy z Ellen MacArthur Foundation. Jest też moderatorem metody Design Thinking. Ma też wieloletnie doświadczenie pracy w marketingu agencji K2. W ostatnim czasie pracowała jako Marketing and Strategy Manager dla startupu z obszaru upcyclingu DecoEco, gdzie w praktyce rozwijała i wdrażała cyrkularny model biznesowy. Z wykształcenia jest ekonomistką oraz niedoszłą afrykanistką. W wolnych chwilach ćwiczy jogę i jest wielką fanką edukacji alternatywnej. I oczywiście gorąco zachęcam Was do lajkowania, szerowania podcastu, bo to jest taki znak, że rzeczywiście podoba Wam się to, co tutaj robię. Zapraszam. Cześć Agata. Witaj Justyna. Bardzo się cieszę na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie. Cieszę się, ponieważ temat, który dzisiaj podejmiemy, bardzo mnie inspiruje i fascynuje. Będziemy rozmawiać dzisiaj o gospodarce obiegu zamkniętego. To, od czego chciałabym wyjść, to takie moje może stwierdzenie, pytanie do Ciebie. Czy myślisz, że można się pokusić o takie stwierdzenie, że chyba nie mamy wyjścia, jak nauczyć się tworzyć i wdrażać gospodarkę obiegu zamkniętego? Tak, to takie bardzo konkretne i mocne pytanie na początek naszej rozmowy i bardzo dobrze, ponieważ wyczuwam w nim taką konieczność i presję, którą czujemy w obliczu zmian klimatycznych, a przynajmniej część z nas, które opisywane są przez naukowców wręcz jako pewną katastrofę, a na pewno mocne zaburzenie stabilności życia na tej naszej planecie. I właśnie w tym kontekście model gospodarki obiegu zamkniętego to taka koncepcja rozwoju gospodarczego, która odpowiada na te wyzwania, adresując w pierwszej kolejności problem ograniczoności i skończoności surowców i zasobów, które mamy w gospodarce, a jednocześnie zderza to z wizją rosnącego popytu na globalnym rynku. Do 2030 roku ma być bagatela 2 miliardy konsumentów klasy średniej więcej, głównie z rynków azjatyckich, z Indii i z Chin. W skrócie, będzie nas dużo więcej, a mamy coraz mniej zasobów. Kończą nam się te zasoby, a jednocześnie wyrzucamy ogromne ilości śmieci, które oczywiście są coraz droższe w utylizacji, a jednocześnie bardzo nam zanieczyszczają środowisko. W ogóle fajnie jest popatrzeć, może fajnie to złe określenie, ale ciekawie jest popatrzeć na śmieci jako wynalazek ludzkości, tak? Że tego nie było na przestrzeni milionów i tysięcy lat, a teraz w związku z tą dużą produkcją oraz trwałością materiałów, które nam się udało wypracować, mamy taki oto szkopuł. No właśnie, ten model bardzo racjonalnie i konstruktywnie podchodzi do tego wyzwania.
A jednocześnie wydaje mi się, że też bardzo intuicyjnie, dlatego że ten model czerpie z wzorów z natury, w przyrodzie, której jesteśmy częścią. Wszystkie cykle są zamknięte, tam nie ma odpadów, prawda? Wartość krąży, cyrkuluje. I właśnie wydaje mi się, że ta konstruktywność, taka ta intuicyjność sprawia, że ten model zyskał dużą popularność. On jest rozwinięciem i bazuje na innych propozycjach uniwersyteckich, Natural Capitalism, czy Cradle to Cradle, czy Biomimikra. Natomiast on zdecydowanie teraz przebija się, myślę, że też dzięki tym konkretnym strategiom, w tym biznesowym i projektowym. I to, co jest ciekawe, myślę, że to też jest znak czasu, że inicjatorką i motorem napędowym tego modelu nie była ekonomistka, a żeglarka. Mowa oczywiście o Brytyjce Ellen MacArthur, która w 2005 roku pobiła rekord świata w najszybszym solowym opłynięciu świata. Ona to podczas rejsów obserwowała i doświadczała de facto problemu zanieczyszczenia środowiska. A z drugiej strony to ona właśnie doskonale rozumiała temat ograniczoności zasobów, ponieważ tyle, ile zapakowała ekwipunku na ten kilkumiesięczny rejs, musiało jej wystarczyć. I właśnie te obserwacje w którymś momencie doprowadziły ją do tego, że zdecydowała się pozostawić karierę żeglarską, a tą rozpoznawalność i sławę, którą uzyskała jako mistrzyni świata, postanowiła wykorzystać do założenia fundacji, która właśnie we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz z biznesem już od kilkunastu lat w tym momencie rozwija ten właśnie model gospodarki obiegu zamkniętego. No i teraz jeszcze wracając do tego pytania z początku. Tak, uważam, że w tym momencie to jest absolutnie najbardziej konkretna propozycja, dająca bardzo duże możliwości, też przekuwająca te wyzwania w możliwości biznesowe. W związku z tym też wyrywająca nas z takiej bezczynności w kontekście też złożoności tych problemów, z którymi się mierzymy. To, co zostaje do zaadresowania poza, już bym powiedziała, samym modelem, to jest samo tempo tych zmian, tak? Bo wiadomo, że tutaj tempo i skala, tak? Bo jest nam potrzebne i szybkie działania, i na dużą skalę. No właśnie, ten aktualny, dominujący, linearny model, oparty na po pierwsze produkcji, po drugie na zużywaniu, a potem na pozbywaniu się, eksploatuje nam surowce i potem doprowadza do produkcji olbrzymich ilości śmieci, często niebezpiecznych. Z kolei, tak jak powiedziałaś, natura jest dla nas niezwykłym wzorcem, z którego powinniśmy czerpać wzory tej cyrkularności, regeneracji i jakby to jest taki trzon gospodarki obiegu zamkniętego. Są też, wiem, bardzo ciekawe zasady, czy też filary modelu gospodarki obiegu zamkniętego i chciałabym, żebyś się z nami podzieliła tymi najważniejszymi zasadami. Jasne. A więc tak, zaczynając od takiego spojrzenia makro. Tak, dokładnie jak powiedziałaś, ten model cyrkularny powstał w opozycji do tego, co widzimy jako ten model liniowy. Dzięki rozwoju przemysłowemu bardzo dużo wydobywamy, produkujemy i dużo wyrzucamy. W związku z tym w kontrze do tego model gospodarki obiegu zamkniętego dąży do zamknięcia krążenia wartości związanej z tymi surowcami i z zasobami. Bazuje na takich trzech podstawowych założeniach, czyli szukamy w odpadach źródła surowców na kolejne cykle. W związku z tym chcemy jak najdłużej produkty, zasoby, materiały utrzymywać w użyciu i tu jest już bardzo istotna faza sama projektowania takiego produktu, bo tam rozgrywa się 80% impaktu w późniejszych etapach jego życia. Tak, i po trzecie regenerujemy naturalne ekosystemy. No to jest jakby takie właśnie nadrzędne, to są nadrzędne trzy założenia tego modelu. Natomiast chciałabym jeszcze wprowadzić słuchaczy w ten model, posiłkując się takim schematem Resolve, właśnie opracowanym przez Ellen MacArthur Foundation, i on sprowadza te makro założenia na takie działania, sześć konkretnych działań, które my, próbując
myśleć o transformacji naszych organizacji, firm czy też miast, samorządów możemy podjąć, żeby tą transformację ułatwić. I tak też pierwszym takim działaniem, które podpowiada nam fundacja, jest regeneracja. To jest to, o czym mówiliśmy, czyli wpisanie się w te naturalne cykle środowiskowe. To jest też wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. To też jest myślenie o tym, żeby zwracać odzyskane zasoby biologiczne do biosfery. I tak fajnym bardzo przykładem jest na przykład polski startup Fibritech, które takie działanie właśnie podejmuje, ponieważ Fibritech opracowuje alternatywne biodegradowalne podłoża wykorzystywane w rolnictwie, w leśnictwie. Oni to robią z roślinnych włókien celulozy i też opracowują alternatywę dla włókien szklanych przy uprawie pomidorów. A więc widać szczególnie właśnie to zastosowanie biomateriałów pochodzenia z surowców organicznych jest bardzo wskazane tam, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo, że dany materiał trafi do środowiska naturalnego, czyli w rybołówstwie, w rolnictwie właśnie. No to jest absolutnie rewelacyjny przykład. Drugim działaniem, którym możemy się posiłkować, to jest współdzielenie. Współdzielenie i ponowne wykorzystanie. W ogóle model gospodarki właśnie obiegu zamkniętego, on ceni sobie oderwanie od własności. Dlatego, że oznacza to mniejsze obniżenie popytu na posiadanie i na produkcję poszczególnych rzeczy. Podczas kiedy bardzo ceni sobie właśnie współużytkowanie, dzierżawę, ponowne wykorzystanie, wszelkie second handy, jak też właśnie przedłużanie życia produktu poprzez możliwość naprawy czy rozbudowy. I teraz, żeby również przedstawić to na przykładzie, bardzo inspirująca jest taka inicjatywa Biblioteki Narzędzi, drobnych narzędzi RTV AGD w Londynie. Czyli możemy sobie na przykład wypożyczyć mikser na weekend, czy też wiertarkę. Rewelacja. Prawda? Dokładnie. Myślę, że to trafia od razu w takie potrzeby, które każdy z nas odczuwa. A znowu no, mistrzem i taką już marką, ikoną w tym, wykorzystującą to działanie jest Patagonia, która od lat udostępnia możliwe naprawy swoich ubrań. Dobrze, przechodząc dalej, mamy optymalizację. Optymalizacja jako takie działanie, które oznacza właśnie efektywność w wykorzystaniu ilości materiałów, w wykorzystaniu w energochłonności, w optymalizacji procesów produkcji, też procesów transportu. I teraz popatrzmy sobie na taki przykład firmy T-Mill. Jest to firma brytyjska, która produkuje t-shirty, gdzie produkcja jest na życzenie. Żaden t-shirt nie zostanie wyprodukowany, dopóki nie będzie zamówiony. Dzięki dzisiejszym technologiom no jest bezproblemowa możliwość monitorowania tych zamówień i produkcji właśnie w takim modelu. Jako kolejne działanie mamy wymienione zapętlanie. I zapętlanie dotyczy dokładnie tego clue modelu, czyli odzyskiwania wartości na końcu cyklu życia. To są wszelkie działania upcyclingowe, recyklingowe. I tutaj bardzo przykładem, który ja bardzo lubię, jest firma Interface holenderska, która jest producentem dywanów, ale te dywany robi z plastiku, który odławia z zanieczyszczonych mórz i oceanów. Czy też polska marka Clariter, oni znowu odpady z tworzyw sztucznych, nawet te bardzo trudne, dzięki recyklingowi chemicznego przekształcają w oleje i woski. I mamy dwa ostatnie działania, na których możemy budować te nasze nowe modele. Jeden to jest wirtualizacja, czyli też oderwanie od tego materialnego, fizycznego wymiaru produktów i posiadania. No i tutaj wiadomo, jesteśmy już przyzwyczajeni od lat do e-booków czy muzyki online. Natomiast wczoraj właśnie na konferencji EcoMake dowiedziałam się o bardzo ciekawym koncepcie wirtualnych ubrań, które potencjalnie są odpowiedzią na potrzebę, powiedzmy, instagramerek, żeby bardzo często zmieniać wygląd, swój wygląd na kolejnych zdjęciach. No, bardzo inspirująca koncepcja.
I na końcu mamy wymianę. I to oznacza wymianę w takich obszarach, w których obecne technologie czy obecne surowce są po prostu już bardzo nieefektywne i szkodliwe, a więc po prostu to trzeba wymienić, czy właśnie plastik, który się nie nadaje do recyklingu, na ten, który potencjalnie się nadaje. Ale też bardzo ciekawą, na przykład nową metodą, technologią jest firma Kulu, to jest włoska firma, producent mebli, i oni powłoki tych mebli robią w metodzie oprysku i do tego oprysku jako surowiec wykorzystują odpady z korka i odpady skórzane. I ten oprysk oznacza, że jest, przede wszystkim mają jednolicie pokryte te meble, to są głównie kanapy, a jednocześnie zobaczcie, nie ma żadnych problemów z łączeniami, ze szwami, a więc też od razu pokazują się takie korzyści dodatkowe z zastosowania tych działań. Agata, bardzo Ci dziękuję za te przykłady, bo naprawdę są inspirujące i super obrazują nam te zasady. To teraz chciałabym Ci zadać pytanie, które często pojawia się wśród osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem czy modelem gospodarki obiegu zamkniętego. Czym właściwie różnią się te dwa modele? Okej, więc możemy wyjść od tego, co je łączy, bo mają one de facto podobną genealogię. Łączy je troska o dobrostan przyszłych pokoleń i planety. Natomiast jeżeli chodzi o model gospodarki obiegu zamkniętego, to tutaj osią jest skupienie wokół zasobów i surowców. To jest ten punkt wyjścia, to przemodelowanie tego cyklu produkcyjnego i konsumpcyjnego. I bardzo mocna tutaj jest ta perspektywa biznesowa, bardzo konkretne są strategie biznesowe, strategie projektowe, tak jak wspominałam. Natomiast koncepcja zrównoważonego rozwoju jest mniej specyficzna w tym obszarze, natomiast znacznie szerzej uwzględnia i adresuje takie kwestie społeczne, kulturowe. Ona też w swojej istocie mocno skupiona jest na równomiernej dystrybucji i o to też bardzo dba. Natomiast jeszcze tak myśląc o tych różnicach, myślę, że warto by było o dwóch aspektach wspomnieć. Jedna to jest to, jak obydwie koncepcje podchodzą do wzrostu gospodarczego. I tutaj ośmieliłabym się powiedzieć, że gospodarka obiegu zamkniętego śmielej wychodzi naprzeciw takiej potrzebie zupełnej redefinicji tego, czym jest wzrost gospodarczy. Tutaj idzie w kierunku takich nieustannych cykli rozwojowych. Natomiast koncepcja zrównoważonego rozwoju bardziej jednak jest bliska temu standardowemu, liniowemu rozumieniu koncepcji wzrostu. Natomiast drugi taki aspekt porównań, myślę, że bardzo fajnie można by było zastosować analogię lasu, żeby lepiej zrozumieć taki kontekst rozumienia relacji człowiek-natura. I tak też koncepcja zrównoważonego rozwoju, ona wywodzi się z niemieckiej gospodarki leśnej z ubiegłego wieku, gdzie leśnicy zastosowali właśnie taką strategię, obserwując wzrost tych lasów, że nie będą wycinać więcej drzew w danym okresie czasu, niż może odrosnąć. Czyli jest to skupione wokół takiego niwelowania negatywnych skutków działalności ludzkiej. Podczas kiedy w gospodarce obiegu zamkniętego jest również stosowana analogia lasu, szczególnie obrazując to podejście regenerative thinking, takiego odnawiającego, powiedzmy, myślenia. I oznacza to, że my traktujemy swoją działalność, jakbyśmy byli częścią tego lasu. I tak też las, karmiąc siebie, karmi innych, karmi również drzewa. I tak samo drzewo, odżywiając siebie, przyczynia się do równowagi czy do wzrostu, do trwania całego ekosystemu. I myślę, że to jest bardzo ciekawa analogia do tego właśnie, jak można myśleć właśnie o tej zmianie, którą ten model proponuje. Tak, bardzo mi się podoba ta analogia i ta symbolika lasu i myślę, że naprawdę fajnie nam to tłumaczy te dwa koncepty.
Teraz chciałabym dotknąć takiego aspektu tej rewolucji, którą wprowadza gospodarka obiegu zamkniętego w biznesie, bo zdając sobie sprawę, że zmieniamy całkowicie ten model linearny na model cyrkularny, wymaga to wywrócenia wielu procesów biznesowych i jest to na pewno powiązane z tym, że będzie wymagało poświęcenia kapitału i myślę, że wielu osobom zapala się właśnie ta czerwona lampka koszty. Jednocześnie wskazywanych jest bardzo dużo korzyści, możliwości, które niesie ze sobą gospodarka obiegu zamkniętego. Oczywiste są te związane ze środowiskiem, ale też podaje się wiele możliwości dla całych gospodarek, dla obywateli czy poszczególnych biznesów. I tutaj mamy już trochę wiedzy na ten temat. Wspomniałaś Fundację Ellen MacArthur i oni, można powiedzieć, są takim autorytetem i kopalnią wiedzy w tym temacie. Czy mogłabyś podzielić się z nami takimi kilkoma analizami, może wnioskami, które ty jako ekspert w tym obszarze masz właśnie po przeczytaniu iluś materiałów? Wiesz co, Justyna, ja zaczęłabym od tego, że najpierw przekornie zapytałabym się, czym są koszty. Dlatego, że mi bliskie jest takie rozumienie tego, że nasza gospodarka i mierniki, którymi ona się posługuje, po prostu mierzą pewien wycinek tej naszej rzeczywistości gospodarczej i ekonomicznej. Jest to mocno zawężone. Bardzo fajnie o tym mówi Kate Raworth, twórczyni Donut Economics, która pokazuje, że my zupełnie poza strefą widoczną w gospodarce, w ekonomii dzisiejszej, pozostawiamy obszary współdzielenia, obszary opieki, czy też właśnie te obszary środowiskowe. A więc jeżeli byśmy uwzględnili to w całym naszym rachunku zysków i strat, to też inaczej ta lampka by się nam zapalała albo w innych momentach. Ale okej, jak najbardziej rozumiem Twoje pytanie i na pewno jest to bardzo istotna kwestia dla decydentów, dla menadżerów, dla dyrektorów, którzy po prostu odpowiadają tu za ciągłość funkcjonowania i rozwój swoich przedsiębiorstw, organizacji. I tak rzeczywiście, tak jak mówisz, tych korzyści jest bardzo dużo, są one wymienione. Ja myślę, że chciałabym, lubię myśleć o nich w trzech grupach. Pierwsza grupa korzyści to są korzyści związane z tym, na co de facto model gospodarki obiegu zamkniętego jest odpowiedzią. A on jest odpowiedzią na marnotrawstwo. My po prostu bardzo dużo marnujemy wartości w tych surowcach, minerałach, które wyrzucamy. A więc po prostu w kontrze do tego mamy taką efektywność związaną z wykorzystaniem, odzyskaniem wartości z tych odpadów. Ten odpad uzyskuje wartość, a poza tym, no wiadomo, teraz koszty utylizacji i gospodarowania tymi odpadami po prostu będą bardzo rosnąć, o czym wszyscy wiemy. W związku z tym właśnie w tym obszarze te korzyści są ewidentne i namacalne. Jeżeli mówimy o korzyściach z tej efektywności, to w Wielkiej Brytanii tona zebranej i posortowanej odzieży oszacowane, że przyniesie przychód $2000, a z drugiej strony od 2009 roku liczba przepisów związanych ze zmianami klimatycznymi, które dotyczą działania i funkcjonowania firm, wzrosła o 66%. To pokazuje też kontekst, w jakim możemy myśleć o korzyściach związanych z tymi nowymi modelami. Tutaj przykładem dobrym może być na przykład taka działalność firmy Midori. To jest japońska firma, która produkuje artykuły papiernicze i oni właśnie odpad z produkcji, takie ścinki papierowe, wykorzystali do zrobienia pulpy makulatorowej, z której wytwarzają pojemniki, piórniki i kolejne akcesoria, a więc widać bardzo w tym te oszczędności, które wiążą się właśnie z brakiem konieczności pozyskania tego surowca do produkcji z zewnątrz, a po drugie rozszerzenie sobie linii produktowej i dotarcie do większej ilości
klientów. Ale zobaczmy również na takie korzyści właśnie w tym obszarze związane z efektywnością logistyki, transportu czy energochłonnością. Bardzo lubię w tym obszarze przykład branży kosmetycznej czy też chemicznej. Wyobraźmy sobie, nawet nie wyobraźmy, bo tak jest, że w naszych produktach, szamponach, płynach do prania, zmywania, etc. 80% zawartości stanowi woda. W związku z tym w całym procesie produkcji, transportu, logistyki, dystrybucji, przechowywania my w 80% zajmujemy się wodą, którą konsument potencjalnie na końcu może dolać u siebie w domu, w mieszkaniu. Bardzo ciekawe jest takie spojrzenie na to i też pokazuje potencjał tych korzyści. Drugi obszar takich korzyści, który według mnie jest też bardzo taki namacalny, to jest ten związany z komunikacją z klientem i też utrzymaniem tego klienta. Ja wiem, że często tu w tym obszarze spotykamy się z takim stwierdzeniem, konsument, a szczególnie polski, nie jest gotowy, żeby płacić więcej za produkty zrównoważone, ekologiczne czy też cyrkularne. Tak, z jednej strony pewnie to jest taki stan obecny, natomiast w tym roku firma badawcza Kantar opublikowała badanie, w którym 72% Polaków określa tą sytuację związaną ze stanem ziemi jako bardzo poważny i taki, który wymaga bardzo konkretnych i szybkich działań. W związku z tym mi się wydaje, że jednak to nie powinna być blokada do tego, żeby wstrzymywać nas od działań w tym obszarze. Poza tym są już marki, które doskonale wykorzystują też ten potencjał komunikacyjny z tymi klientami i szczególnie z tymi konsumentami, którzy wchodzą teraz na te rynki młodym pokoleniem, które już jest absolutnie świadome tych wyzwań i oczekuje działań. Ale w tym obszarze relacji z konsumentem jest jeszcze drugi bardzo potężny obszar takich korzyści, które można znaleźć, a mianowicie zastosowanie tych wszelkich modeli sharingowych, usługowych oznacza bardzo bliski kontakt z tym klientem, możliwość lojalizacji, możliwość dopasowania się do jego potrzeb, poznania jego zwyczajów konsumenckich, optymalizacji mu tej usługi i tego doświadczenia. A trzeci obszar takich korzyści to ja widzę po prostu z innowacjami, które nam ten rynek przemodelują. Nowe rynki zbytu, potencjał nowych modeli finansowych. To jest według mnie absolutnie kopalnia możliwości. Tutaj też takim bardzo bliskim mojemu sercu przykładem jest firma Algramo z Brazylii. Jest to firma, która swoją działalność rozpoczęła od spostrzeżenia pewnej takiej nierówności społecznej, a mianowicie w biednych dzielnicach zauważyli, że konsumenci przepłacają za produkty właśnie chemii gospodarstwa domowego, ponieważ przeważnie kupują ją w małych sklepikach narożnych, osiedlowych i kupują mniejsze opakowania, które w przeliczeniu na jednostkę są droższe niż te duże opakowania, na które mogą sobie pozwolić osoby z zasobniejszym portfelem, robiąc większe zakupy. I tak też w pierwszym działaniu zaproponowali stacje refillingowe, stacje ponownego napełnienia opakowań w tej samej kwocie, czyli napełniasz tyle, ile potrzebujesz i masz stałą cenę. Ale to, co jeszcze zastosowali, to jest właśnie to opakowanie wielokrotnego użytku, które jest również portfelem, co jest, znowu pokazuje potencjał tworzenia nowych rozwiązań. I ten portfel, czyli to opakowanie, ma zaszytą technologię, która nagradza, daje zniżki za ponowne wykorzystanie tego samego opakowania. A jednocześnie teraz w ogóle rozprowadzają to w formie takich elektronicznych trycykli, które jeżdżą po osiedlach. Ja jak myślałam jeszcze o tych korzyściach, to dużą korzyścią taką dla ludzi, obywateli, będzie na pewno powstawanie nowych miejsc pracy związanych z tymi nowymi procesami, które powstaną, związanych właśnie z zaadresowaniem marnotrawstwa, efektywności tych procesów i to, co powiedziałaś, ten inny sposób na komunikację z klientem, więc myślę, że to naprawdę będzie pozytywna taka rewolucja w naszej gospodarce.
A teraz, kontynuując, można powiedzieć, model gospodarki obiegu zamkniętego wymaga od nas przeprojektowania biznesu, czy zaprojektowania nowych modeli biznesowych, usług, produktów, wdrożenia innowacji. I też będziemy mieć do czynienia z tak zwanym wyprojektowywaniem na przykład odpadów tych naszych procesów. Facylitacją takiego projektowania cyrkularnego zajmujesz się właśnie ty. I jako ekspert w tym obszarze, jakbyś mogła się podzielić z nami twoją perspektywą, co będzie kluczowe, żeby wziąć pod uwagę, wchodząc w taki proces projektowania? Tak, to rzeczywiście, bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście ten aspekt właśnie facylitacji, umożliwiania takich procesów projektowania zorientowanych na innowacje cyrkularne absolutnie jest w centrum mojego zainteresowania, że tak powiem. I ja też wychodzę z takiego założenia, że ten model gospodarki obiegu zamkniętego tutaj w Unii Europejskiej powoli stanie się po prostu rzeczywistością, a więc on będzie dotyczył większości z nas, czy jako konsumentów, indywidualnego, który właśnie będzie musiał segregować w taki czy inny sposób, czy samorządy, które będą się tym musiały zająć, czy też firmy w zależności od typu ich działalności, ale też to będzie ich dotyczyło na pewno. A więc myślę, że po prostu dla większości z nas będzie to też zmiana rzeczywistości polegająca na pewnych ograniczeniach, pewnych rozporządzeniach, pewnych wymogach, możliwe, że karach i tak dalej. Natomiast ja właśnie w tym procesie projektowym chciałabym i dążę do tego, żeby odważyć się zastosować takie narzędzia, które w tych ograniczeniach mogą też dać nam ogromne szanse i możliwości, bo każda zmiana konfrontuje właśnie nas z taką niepewnością, ale tą niepewność można przekuć dzięki narzędziom, na którym pracuję, też właśnie w różne możliwości i zbudowanie innowacji w tym obszarze. A teraz, jeżeli się pytałaś, co jest ważne, no ważne jest na początku, wydaje mi się, że najważniejsze to jest w ogóle otworzenie się na to, na eksperymentowanie. Na eksperymentowanie, na szukanie nowych rozwiązań. A co za tym idzie? To też jest otwarcie na to, że będę chciał, że chcę spojrzeć na swój biznes, na swoją organizację, na swoje miasto z różnych perspektyw. Na pewno będę chciał posłuchać użytkownika końcowego, dowiedzieć się, jakie są bolączki, wyzwania. Na pewno będę otwarty na potencjalne partnerstwa, bo mówi się, że pułapką wdrażania innowacji cyrkularnych jest innowacja jednego gracza. Na pewno też do takiego projektu, do myślenia o takich procesach, projektach potrzebne jest spojrzenie z różnych dyscyplin, a więc warto jest albo różne działy zaangażować do tego procesu, albo też poszukać po prostu nawet ekspertów na zewnątrz, których można włączyć do takich procesów. Tu jest, tak jak mówię, bardzo istotna ta chęć na początku wyjścia z tego business as usual. I ja jeszcze bym chciała dodać jedną rzecz, która jest mi bliska i też pojawia się u mnie na warsztatach, ale też w różnych dyskusjach na ten temat, a to jest mianowicie otwarcie i stworzenie atmosfery, która daje przestrzeń na porażkę, na błąd, który jest traktowany nie negatywnie, jest nacechowany, ale jest właśnie częścią tego procesu dochodzenia do rozwiązań, szczególnie w kontekście właśnie niepewności, niejasności. I teraz mówiąc o tych właśnie porażkach i przytuleniu ich, chciałabym zacytować wypowiedź Agaty Nowotny, socjolożki i badaczki designu, która mówi, że ważniejsze dzisiaj jest testowanie, błądzenie i wyciąganie wniosków niż planowanie i kończenie. To naprawdę brzmi rewolucyjnie, mam wrażenie. Natomiast, żeby z drugiej strony nie zostawiać was takim poczuciem, że to jest jakieś takie ryzyko i niepewność, to też metody, na których pracuję, tak jak na przykład design thinking, ma też mechanizmy bardzo ograniczające ryzyko, ma strukturę procesu, która jest gwarantem właśnie tej efektywności i ma potężne narzędzie w postaci szybkiego prototypowania i testowania, co pozwala nam bardzo szybko przetestować te pomysły i ogranicza ryzyko długiego procesu nietrafionego czy też nieefektywnego. Tak, ja też jestem zafascynowana design thinking.
Też bardzo sobie cenię proces, który Google wdrożył, sprintów 5-dniowych, bo rzeczywiście w takiej dyscyplinie, strukturze, agendzie można bardzo dużo przepracować, iterować te pomysły, powtarzać, poprawiać prototypy i w krótkim czasie naprawdę można wypracować niesamowite rozwiązania, więc chyba warto, myślę, że naprawdę warto taki sposób przeprojektowywania biznesu wziąć pod uwagę w tym procesie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Tak, absolutnie się z Tobą zgadzam, że właśnie warto podjąć taką próbę, bo też wydaje mi się, że warto w dzisiejszych czasach, kiedy my naprawdę jesteśmy w czasach też dużej niepewności, złożoności tych problemów, otworzyć się na nowe możliwości. I według mnie też odważmy się zadać sobie pytania, jaka może być moja inna rola, jaka jest moja rola, jaki jest cel mojego biznesu i jak inaczej mogę na to odpowiedzieć w tym kontekście tych kolejnych wyzwań. Pomyślmy sobie na przykład o producencie wody butelkowanej. I teraz, gdzie potencjalnie, o czym on może myśleć w kontekście wprowadzania transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego? No, siłą rzeczy, że jako pierwsze te strategie, pierwsze działania przychodzą nam na myśl to, że te butelki trzeba przeprojektować, tak? Trzeba zrobić je z materiału, z recyklingu, a następnie też umożliwić proces recyklingu w tej finalnej fazie. No okej, to jest jeden wymiar, ale to, do czego ja chcę zainspirować, to jest do myślenia, a co potencjalnie ten producent wody, w jaki inny sposób może dostarczyć wartość klientom w kolejnych dziesięcioleciach. Może tak naprawdę mógłby pomyśleć o dostarczaniu produkcji filtrów naturalnych do wody, co rozszerza zupełnie myślenie o tym biznesie i też niesie bardzo dużo możliwości. Chciałabym zadać Ci jeszcze ostatnie pytanie, które zawsze zadaję moim gościom, a mianowicie, gdzie Ciebie można znaleźć i czym się aktualnie zajmujesz, w jakie projekty jesteś zaangażowana? Tak, a więc drodzy słuchacze, ja zapraszam na profile LinkedInowe i Facebookowe pod nazwą Next Good Thing. Tam jest pełna informacja odnośnie bieżących działań warsztatowych czy też edukacyjnych. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, to są dwa takie projekty, które są bliskie teraz mojemu sercu. Jedna to są kończące się badania, które przeprowadziłam w metodzie Design Thinking z grupą wolontariuszy wywodzącą się właśnie z grona moderatorów metody Design Thinking. I to są badania pod tytułem Jak radzimy sobie z odpadami, śmieciami, nieużywanymi rzeczami w naszych domach. Raport jest już na ukończeniu, natomiast jako kontynuację samego raportu organizujemy też z Katarzyną Król takie design thinking jamy, krótkie sesje kreatywne, których celem jest opracowanie, wymyślenie potencjalnych nowych, innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. I tak też te design thinking jamy powtarzamy co jakiś czas, odbyły się dwa. Jeżeli chodzi o kolejne, proszę śledzić profile, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Natomiast tą drugą inicjatywą, o której chciałam powiedzieć, są spotkania Go Circular Meetups. Są to otwarte spotkania, które będą adresowały tematy wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego, natomiast każdy meetup będzie dedykowany danemu zakresowi tematycznemu czy też danej branży. I tak też te meetupy, chciałabym, żeby to było takie miejsce, żeby tworzyły taką przestrzeń do wzajemnej dyskusji, wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, wspólnego adresowania wyzwań. I sama formuła tych meetupów też będzie do tego zachęcać.
ponieważ na początku meetupu jest 15-minutowa prelekcja eksperta z danego obszaru tematycznego, a cała reszta spotkania poświęcona jest właśnie dyskusji z udziałem, z bardzo aktywnym udziałem uczestników. To oni będą wnosić wątki i tematy, które są dla nich ważne. Wspólnie na końcu będziemy próbowali przekuć te wyzwania, które się pojawią, w jakieś konstruktywne działania, które możemy zrobić, które możemy sobie podpowiedzieć. Mamy już tematy najbliższych tych meetupów. Grudniowy będzie dotyczył tematu wzornictwa i projektowania. W kolejnych miesiącach będą podjęte tematy właśnie strategii biznesowych, analityki, która jest potrzebna na potrzeby transformacji cyrkularnej, oraz jeszcze temat marketingu. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Spotkania mają formułę otwartą i są bezpłatne. Ja na pewno dołączę, będę chciała wziąć udział, bo brzmi to super interesująco i ciekawie. Agata, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą sesję. To, że tak niezwykle bogato w inspiracje podzieliłaś się wiedzą na temat gospodarki obiegu zamkniętego i sprawiłaś, że ten temat nie jest teoretyczny, ale właśnie taki mocno żywy, te inspiracje, które tutaj słyszeliśmy. Bardzo Tobie dziękuję, Justyna, za zaproszenie i cudowną atmosferę. Mam nadzieję, że dotarłam z moim entuzjazmem do chociaż kilku osób i mam nadzieję też, że spotkamy się w różnych kolejnych inicjatywach cyrkularnych. Tak, ja też mam nadzieję. Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć. Dla tych, którzy dotrwali do końca, podczas rozmowy Agata wspomina raport Kantara Ziemianie atakują. W 7 odcinku tego podcastu razem z Martą Marczuk i Mateuszem Galicą omawiamy bardzo dokładnie ten raport i zastanawiamy się, które z jego wniosków są ważne dla biznesu. Z kolei, jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat metody Design Thinking, to tej metodzie poświęcony jest cały odcinek 12, który nagrałam z Irkiem Piętowskim.